Szanowni Państwo, wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania. Tak napisał Arystoteles w pierwszym zdaniu swojej metafizyki. Poszukujemy prawdy, prawdy o człowieku, o świecie, o nas samych, a z tego wrodzonego pożądania prawdy wyrasta idea uniwersytetu. W poszukiwaniu prawdy postępujemy jako wolni ludzie. W uniwersytecie myśl ta wybrzmiewa wyjątkowo. Naszym obowiązkiem jest prowadzenie badań, opisywanie świata, rządzących nim praw, myśl prawdy, a nie czyichkolwiek oczekiwań, bez względu na cenę głoszenia tej prawdy. Ta XIX-wieczna wizja liberalnego uniwersytetu humboldtowskiego przy tym całym toczącym się sporze o uniwersytet przyszłości przynajmniej w tym zakresie nie straciła na znaczeniu. Odwołując się zaś do myśli Platona, że w każdym działaniu najważniejszy jest początek, swoje wystąpienie chciałabym najpierw skierować do najmłodszych kolegów, do kandydatów, którzy za chwilę po immatrykulacji staną się studentami Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Immatrykulacji szczególnej, bo przeprowadzanej w cieniu toczącej się tuż za granicami naszej ojczyzny wojny i nie dającej o sobie zapomnieć pandemii COVID-19. Drodzy młodzi przyjaciele, przyszliście tutaj, bo rozum i serce podpowiadało Wam, że studia na naszym wydziale będą z jednej strony okazją do rozwinięcia Waszych pasji i zainteresowań, a z drugiej strony dadzą Wam najsilniejszy paszport na podróż w samodzielne życie zawodowe już po ukończeniu studiów. Ilu Was pojawiło się na naszym wydziale? Sporo, mimo pogłębiającego się niżu demograficznego, przyjęliśmy na studia ponad 120 kandydatów. Przyjęliśmy również kandydatów i studentów z Ukrainy. Dereha Mołódź, laskawa prasima do Olsztyna, ważajma uspichów u nawciani. Drodzy młodzi przyjaciele, przypuszczam, że Wasza wiedza szczegółowa o wydziale, z którym związaliście swoje najbliższe lata, jest podobnie jak moja wiedza w momencie, kiedy byłam w takim samym miejscu jak Wy ileś tam lat temu, jest dość ogólna. Jaki jest więc ten nasz wydział? Jego korzenie sięgają roku 1945 do Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Obecnie wydział to jednostka z ugruntowaną pozycją w działalności dydaktycznej, naukowej w kraju, za granicą. Od 2 lat wydział funkcjonuje w strukturze z 9 katedrami. 77 lat wydziału to i mało, i dużo. W mijających latach nasze mury opuściło ponad 20 tysięcy absolwentów odgrywającą znaczącą rolę w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w administracji, w polityce. I dzisiaj wydział kształci na 3 atrakcyjnych kierunkach: bezpieczeństwo, certyfikacja żywności, gastronomia, sztuka kulinarna. Jest to kierunek wyróżniony w prestiżowym konkursie Studia z przyszłością, technologia żywności i żywienie człowieka. Wydział realizuje również z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt kierunek bioinżynieria produkcji żywności, ze Szkołą Zdrowia Publicznego kierunek dietetyka, z Wydziałem Biologii i Biotechnologii kierunki biotechnologia i mikrobiologia, a wspólnie z uczelnią w Offenburgu w Niemczech uruchomiliśmy kształcenie w języku angielskim na specjalności Food Engineering i Biotechnology. Posiadając wysoką, pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie za szczególnie wyróżniającą uznano naszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, gwarantujemy zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, ćwiczenia w świetnie wyposażonych laboratoriach badawczych, technologicznych, znajdujących się we wszystkich katedrach wydziału. Również w hali technologicznej imienia profesora Poznańskiego, w Centrum Gastronomii z Dietetyką i Bioceną Żywności imienia profesora Borowskiego. Te wysokiej klasy obiekty oferujące unikatowe wyposażenie powstały w wyniku realizacji szeregu projektów badawczych, inwestycyjnych, jak chociażby realizowany obecnie wspólnie z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej wielomilionowy projekt Innowacyjność Technologii Żywności Wysokiej Jakości. Zajęcia ze studentami prowadzone są w małych grupach, w bezpośrednim kontakcie z warsztatem naukowym opiekuna, później promotora. System naszych studiów pozwala na zdobywanie wiedzy wymaganej od współczesnych kadr produkcyjnych, menedżerskich, kierowniczych i także naukowych. Chciałabym tutaj podziękować pracownikom Wydziału za zaangażowanie, poświęcenie w realizacji tych zajęć.
Jest to również czas i miejsce, aby wyrazić podziękowania magnificencji rektorowi, kolegium rektorskiemu za życzliwe wsparcie wszystkich naszych poczynań. Składam te podziękowanie na ręce pana rektora profesora Mirosława Gornowicza. Pod względem liczebności i jakości kadry naukowej należymy do najlepszych na Uniwersytecie. Kadry tworzą specjaliści, którzy umiejętnością, wiedzą, doświadczeniem służą przedstawicielom otoczenia społeczno-gospodarczego, a o aktywności kadry świadczy chociażby liczba zrealizowanych projektów, ponad 90 milionów złotych pozyskanych na przestrzeni ostatnich 6 lat. Prowadzone badania ukierunkowane są przede wszystkim na rozwiązywanie problemów techniczno-technologicznych, żywieniowych w aspekcie potrzeb regionalnych, ponadregionalnych, krajowych i światowych trendów. Na dotychczasowy sukces związany z utrzymaniem pełni praw akademickich w tegorocznej ewaluacji Wydział pracował przez wiele lat i jesteśmy świadomi, że utrzymanie tej bardzo dobrej oceny wymaga w najbliższych latach zwiększonego wysiłku kadry studentów, doktorantów. Nie da się nic ważnego stworzyć z dnia na dzień. Potrzebna nam jest cierpliwość, pracowitość, trochę wyobraźni, wiara, że to, co robimy, jak zmieniamy nasz uniwersytet, wydział, ma sens. Takie myślenie jest szczególnie potrzebne w czasie ogromnych zmian, jakie przechodzi szkolnictwo, jak w szczególny sposób w różnych kontekstach geopolitycznych zmienia się Europa i świat. Drodzy młodzi przyjaciele, za chwilę złożycie uroczystą przysięgę. Życzę Wam, żeby nasz wydział stał się dla Was miejscem inspiracji i rozwoju, dobrej i twórczej atmosfery w nowym roku akademickim. Życzę władzom rektorskim, społeczności Wydziału Nauki o Żywności. Szanowny Panie Rektorze, społeczności Wydziału, drodzy pracownicy, studenci i Wy, drodzy absolwenci. W kalendarzu każdej uczelni akademickiej corocznie obchodzone są dwie najważniejsze uroczystości: inauguracja roku akademickiego i wręczenie dyplomów. Dzisiaj po raz piąty połączyliśmy obie uroczystości. Kolejny rocznik studentów ukończył pewien etap nauki i zarazem pewien etap w życiu. Drodzy absolwenci, dzisiejsza uroczystość wieńczy dzieło kilku lat wspólnej pracy. Byliście Państwo najważniejsi dla rektorów, dla dziekanów, dla nauczycieli akademickich, a wręczane dziś dyplomy spełniają Wasze marzenia. Dyplomy z jednej strony stanowią formalne potwierdzenie tytułu zawodowego inżyniera, magistra inżyniera, a z drugiej strony są też okazją do pewnej refleksji, jak te studia wspólnie spożytkowaliśmy, wspólnie przeżyliśmy. Był to przecież okres bardzo ważny, pracowity w Waszym życiu. Taki był również dla Waszych rodzin, ponoszących razem z Wami trudy kształcenia, dających Wam wsparcie. To między innymi dzięki poświęceniu Waszych rodzin możecie się cieszyć z tego, co osiągnęliście, a oni mogą być bardzo z Was dumni. Zdobyliście Państwo pewien zasób wiedzy udokumentowanej dyplomem, lecz oczywiście w życiu jest to czas, kiedy trzeba zacząć wytyczać też nowe cele. Wszyscy jesteśmy świadomi wciąż nowych wyzwań, jakie wyznacza nam współczesny świat, potrzeby kraju, regionu. Przede wszystkim mamy świadomość niezwykle szybkich przeobrażeń wokół nas. Musicie Państwo temu sprostać. My cały czas służymy Wam pomocą. Zapraszamy Was do udziału w dalszych studiach, studiach doktoranckich, podyplomowych, kursach, szkoleniach, konferencjach organizowanych na Wydziale. Wy zaś dzielcie się z nami swoim doświadczeniem, sukcesami. Proszę też bardzo, pamiętajcie o swoich następcach, studentach, którzy będą zgłaszali się do Waszych firm, instytucji w celu odbycia praktyk, staży, zdobycia materiałów do pracy dyplomowej. Proszę, służcie im zawsze pomocą. Nie zapomnijcie, że bycie absolwentem naszej uczelni, naszego wydziału, to nie tylko honor, ale i zobowiązania. Zapraszamy Was także do utrzymywania dalszego kontaktu z uczelnią, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia Absolwentów i do licznego udziału w zjazdach absolwentów. Finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło. Odpowiedzialny Wydział reaguje na zmiany cywilizacyjne, tworzy programy studiów dostosowane do realiów rynku pracy, angażuje studentów w badania, uczy kreatywności, stawia wyzwania. Wysyła człowieka w kosmos, ale z zapasem tlenu. W imieniu społeczności Wydziału Nauki o Żywności Kolegium Dziekańskiego życzę Wam, drodzy absolwenci, aby tego tlenu nigdy Wam nie zabrakło.
Za trud i oddanie w kształceniu kolejnych roczników studentów składam serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom technicznym. Słowa podziękowania kieruję do pracowników administracji, do pani z dziekanatu, zapewniających na co dzień obsługę studentów, doktorantów, a także absolwentów. Szanowny panie rektorze, drodzy pracownicy, studenci, doktoranci Wydziału Nauki i Żywności i wy, drodzy absolwenci, wielce szanowne panie, dostojni panowie, drodzy przyjaciele. Rok akademicki 2022-2023 na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłaszam za otwarty.